Panie Marszałku, Wysoka Izbo, jestem zmuszony do złożenia wniosku formalnego o ogłoszenie przerwy i zwołanie Konwentu Seniorów. Na samym początku poinformowałem Państwa o bulwersującym fakcie popełnienia przestępstwa, pogróżek wobec lidera jednej z partii politycznych, wobec Jarosława Kaczyńskiego. Odpowiadający na moje pytania, na moje wątpliwości, lider opozycji, pan Ryszard Petru, nie odniósł się do tej sprawy w sposób rzeczowy i w sposób poważny i właściwie popełnił kolejne przestępstwo. Pomówił posłów z Prawa i Sprawiedliwości o to, że oni są inspiratorami tego wpisu. Panie pośle, to jest kłamstwo, to jest obrzydliwa manipulacja. Ja panu wskazałem na konkretny materiał podpisany przez konkretną osobę z pogróżkami godzący w funkcjonowanie państwa polskiego. Pan starał się to ośmieszyć, a oprócz tego jeszcze pomówił pan posłów z partii rządzącej, z partii Prawo i Sprawiedliwość o zachowania, które są przestępstwem. Niech pan pokaże, jakie pan ma dowody na to, że to zrobili posłowie. Kto to zrobił? W ten sposób nie można postępować, panie pośle. To, co pan zrobił, oczywiście będzie to, mam nadzieję, rozpatrzone przez Komisję Etyki, no bo jest tutaj, powiedział pan to z mównicy sejmowej, natomiast nie powinien pan się chować za immunitetem, a przede wszystkim nie powinien pan mówić takich rzeczy. To jest poważna sprawa. Ja liczę, że państwo w swoim gronie tą sprawę wyjaśnicie, a pan przeprosi posłów Prawa i Sprawiedliwości. Nie, nie, szanowni państwo, został złożony wniosek o zwołanie Konwentu Seniorów. Przekażemy to panu marszałkowi, który może zwołać. I proszę, panie przewodniczący, rozpatrzymy to na Konwencie Seniorów. Pytania w sprawach bieżących. Przypominam, że postawienie pytania nie może trwać dłużej niż 2 minuty. Niech pan poprosi pana marszałka, żeby mógł powiedzieć. Rozpatrzymy to na Konwencie Seniorów. Nie róbmy cyrku. Chce pan odpowiedzieć, czy nie? Dla zachowania powagi tej Izby bardzo proszę, nie dyskutujmy więcej, czy profil był fejkowy, czy nie był fejkowy. Rozważymy to na Konwencie Seniorów. Że zostało zgłoszone na policję i policja ustali. Słyszy pan? Zostało zniesione na policję i policja ustali, kto jest autorem tego konta. Będziemy o tym rozmawiać. A pan mnie przeprosi, to ja na to wolę.